Witam na konferencji pomyczowej po meczu Pogoń Warszawa. Na początku podsumowania spotkania poproszę pana trenera Pawła Sikorę. Jak wcześniej po meczu mówiłem, że w wcześniejszych meczach graliśmy ładnie, skutecznie, dzisiaj graliśmy brzydko, ale na szczęście skutecznie. Za wolno operowaliśmy piłką z tyłu. Zaczęliśmy mecz od długich podań, gdzie przeciwnikowi ułatwiało tę defensywę. Kiedy były momenty właśnie przyspieszenia z pierwszej, w tym momencie rozgraliśmy przewagę na bokach i mieliśmy miejsce, żeby gdzieś zaatakować w poszczególnych sektorach. Na ten mecz się układa, można powiedzieć, nie po naszej myśli, bo ciągle musieliśmy gonić wynik, a wiadomo, że w taką pogodę cały czas gonić ten wynik jest ciężko, bo dwa wyniki się, można powiedzieć, zaskoczyła nas tym razem bardzo dobra pogoda, gdzie było gorąco i gdzieś ten organizm dzisiaj jeszcze nie przygotowany tych temperatur i wiesz na boisku, że to wyglądało jak w przysłowiowym starym kinie z tej gry, gdzie tam jest przede wszystkim za wolna ręka. Dobrze, zawodnik kapitan, pan Patryk Paczuk, jak to z perspektywy boiska dzisiaj wyglądało? Tak jak trener powiedział, graliśmy brzydko, ale skutecznie. Myślę, że pogoda też tutaj dała nam znać. Grywaliśmy wolną piłką. Powinniśmy grać szybciej. Tak jak trener powiedział, z pierwszej piłki jak graliśmy, przepieszaliśmy tę akcję. To się tworzyło, klarowne sytuacje nam się tworzyły. I tak jak trener powiedział, goniliśmy cały czas wynik. To jest ciężko akurat w taką pogodę, ale prawie dla chłopaków, że nam to się udało. Teraz gospodarze, Waldemar Łakusz. Dwa razy prowadziliśmy to spotkanie i ostatecznie bez punktów. Jak trener ocenia ten dzisiejszy mecz? To było dla nas spotkanie z cyklu tych, które musieliśmy wygrać. Tu żaden remis, żaden inny wynik nie wchodził w grę. Niestety musieliśmy przed tym wygrać porażkę. Ja na prawie przed meczowej przestrzegałem zawodników, że przyjechali młodzi chłopcy, młodzi zawodnicy, którzy są odpowiednio szkoleni, odpowiednio przygotowywani i każdy z nich, żeby znaleźć się w drugim zespole Pogoni Szczecin, musi lokować nadzieję na przyszłość, że będzie kiedyś grał w piłkę na wysokim poziomie. Stąd przestrzegałem, że to nie można patrzeć, że w większości młodzieżowcy, w zasadzie cały skład młodzieżowy przyjechał. Oni będą bardzo dobrze grali piłką, zresztą zespół predysponowany do tego, żeby grać, tak jak trener mówi, szybką piłką, do tego zespół wybiegany, niezbyt technicznie, często zmieniali pozycje, jak zaczęli grać na 1-2 kontakty, to robili bardzo dużo wiatru w naszych szeregach obronnych i ciężko się było przed tym obronić. No ale tego się spodziewałem, takiego zespołu Pogoni się spodziewałem, mimo że nie było tym razem wzmocnień tak jak jesienią z pierwszego zespołu, z tej ścisłej kadry pierwszego zespołu, to jednak okazali się mimo młodego wieku dużo bardziej dojrzalszym zespołem jak my i zagrali bardzo skutecznie. My prowadząc 1-0, mając sytuację na 2-0, nie wykorzystujemy tego. Później w drugiej połowie prowadzimy 2-1, mamy dwie sytuacje na 3-1 i to by mogło wyjaśnić sytuację. No, katastrofalnie zachował się Joshua Balogun, który ograł obrońca, wpadł w pole karne i praktycznie z 8 metrów szczyli prosto bramkarza. Bramkarz na raty, ale kapitalnie to pobronił. To była sytuacja, z tej, którą musiała wpaść, musiała być bramka, musiała być 3-1 i mieliśmy wtedy poczekać sobie spokojnie na to, co zrobi Pogoń i poszukać kontrataku takiego, który to można było skutecznie zakończyć. W dziecinny sposób dwukrotnie dajemy się zaskoczyć dośrodkowaniami z lewej strony Pogoni, z naszej prawej. Fatalne, katastrofalne błędy popełnił młody też zawodnik Górski, który pozwolił na te dośrodkowania, przestrzegając w przerwie, że zawodnikom Pogoni nie można zostawiać swobody na 5 metrów, bo oni wiedzą, co z piłką zrobić, wiedzą, gdzie ją dograć i ją posłać dokładnie. Miał doskoczyć bliżej, nie zrobił tego. No, a już co robili środkowie obrońcy, dwa dośrodkowania identyczne i ze środka porukarnia biega zawodnik i umieszcza piłkę w ramce, to tylko do nich pytanie. Sytuacja zrobiła się dla nas katastrofalna w tej chwili. Zostało 6 kolejek do końca. My tak naprawdę mamy 6 punktów do tego, żeby próbować walczyć o utrzymanie. Mam nadzieję, że zawodnicy się rozbierają i jeszcze zdadzą sobie sprawę z tego, o co walczą, bo dzisiaj nie do końca widziałem to na boisku, żeby zdawali sobie sprawę z tego, czym dla nas jest to.